Witajcie kolejny raz, kochani, na kanale Prawda o Prawdzie. Na zakończenie roku będzie taki smaczek. Dokument, który muszą podpisać członkowie zakonu Świadków Jehowy. I tu Świadkowie Jehowy będą troszeczkę w szoku. My mamy zakon? Co to znowu za bzdury wymyśla ten odstępca opętany przez demony? Otóż macie zakon. W statucie waszym jest wyszczególnione, co to jest zakon i kto należy do tego zakonu i po co zostało to powołane. Zakon to są pionierzy specjalni, którzy żyją na koszt organizacji, wykonują różne niewolnicze prace, całkowicie oddają swoje życie właśnie organizacji i są podlegli właśnie tej sekcie. Tu mamy po angielsku formularz, znaczy ślubowanie, które oni muszą podpisać. Ja wam przeczytam tłumaczenie tego. Jak ja to przeczytałem, to byłem naprawdę w gigantycznym szoku. To po raz kolejny utwierdziło mnie w tym, że jest to sekta, jest to bardzo niebezpieczna sekta Świadkowie Jehowy i ktoś, kto to podpisuje, to zniewala się u ludzi, zniewala się i oddaje wszystko nie Bogu, nie Chrystusowi, ale jakiejś korporacji, która jest w Nowym Jorku. Posłuchajcie, co to jest powiedziane. Ja będę tłumaczył po kolei. Ślubowanie posłuszeństwa i ubóstwa to jest tytuł. Ślubowanie posłuszeństwa i ubóstwa wspólnocie albo order to jest zakon, też tłumaczenie jako zakon. Wspólnocie specjalnych sług pełnoczasowych Świadków Jehowy. Jako zamianowany sługa, całkowicie oddany Jehowie Bogu, uroczyście ślubuję moje pragnienie, by zostać członkiem ogólnoświatowego zakonu specjalnych sług pełnoczasowych Świadków Jehowy. Dalej czytaj wspólnota albo zakon. I ślubuję, co następuje. To jest ten wstęp. I tak osoba musi ślubować te 10 punktów i podpisać się pod tym. Punkt pierwszy. Będąc członkiem zakonu, będę prowadził proste, wolne od materializmu życie zgodnie z tradycją utrzymywaną przez członków zakonu albo wspólnoty. Tu nie ma powiedziane, że będę postępował, czy będę naśladował naszego Pana Jezusa Chrystusa albo apostołów. Nie, będę utrzymywał życie zgodne z tradycją utrzymywaną przez Świadków Jehowy. Drugi punkt. W duchu natchnionych słów proroka Izajasza i proroczej zapowiedzi psalmisty zgłaszam się do wykonywania jakiegokolwiek przydzielonego mi zadania, mającego na celu poszerzenie interesów królestwa w jakimkolwiek miejscu, do którego zostanę przydzielony przez zakon. To jest też fajnie. Świadkowie zawsze powołują się na Stary Testament, oni się po prostu go uczepili. Myślę, że ma coś powiązanego z różnymi może interesami wspólnymi. I tu jest powiedziane, że zgłoszą się do jakiegokolwiek przydzielonego im zadania mającego na celu poszerzenie interesów królestwa. Czyli po prostu będą poszerzać interesy królestwa. Trzeci punkt. Będę posłuszny teokratycznym postanowieniom wyłożonym członkom wspólnoty. Słowo teokracja, teokratyczne już analizowaliśmy. Rządy teokratyczne mają niektóre kraje dzisiaj, na przykład Iran. Więc takie posłuszeństwo teokratycznym postanowieniom takiego danego zakonu może być niebezpieczne. Popatrzmy, punkt czwarty. Poświęcę całkowicie mój czas i wysiłki na wypełnienie przydzielonych mi zadań. Czyli poświęcam cały czas. Piąte. Wstrzymam się bycia zatrudnionym w świeckiej pracy bez pozwolenia wspólnoty. To jest fajny punkt. Czyli ten zakon, ta wspólnota zakazuje ci, bez ich zezwolenia nie możesz pracować nigdzie. To jest oczywiście sprzeczne z prawami człowieka, z ogólnonarodową kartą praw człowieka. Ale tu podpisujesz, że bez ich zgody nie możesz podjąć pracy. Jeżeli to nie jest sekta, to już nie wiem, co jest sektą. Popatrzmy punkt szósty. Będę oddawać lokalnej jednostce organizacyjnej wspólnoty wszelki dochód otrzymywany za wykonywanie jakichkolwiek zadań lub osobistych prac ponad środki niezbędne mi do życia, chyba że zostanę zwolniony z przysięgi przez zakon.
Czajcie to? Punkt szósty. Nie dość, że jeżeli ci pozwolą pracować, to i tak te pieniądze będziesz musiał im oddawać. Oni ustalą na przykład, że będziesz miał 5 zł na dzień na przeżycie, a resztę będziesz musiał im oddawać. Podpisujesz się pod tym. Siódemka. Przyjmę środki do życia przeznaczone dla członków zakonu, w tym pożywienie, zakwaterowanie, zwrot kosztów i inne, w kraju, w którym będę służył, niezależnie od powierzonej mi odpowiedzialności bądź wartości wypełnionych przeze mnie zatem. To też jest bardzo ciekawy punkt. Ósme. Będę zadowolony i usatysfakcjonowany ze skromnego wsparcia, które otrzymam od wspólnoty tak długo, jak będę pełnił przywilej służby we wspólnocie lub zakonie i nie będę oczekiwał żadnej rekompensaty w razie, gdybym opuścił wspólnotę lub gdy wspólnota zdecyduje, że nie kwalifikuje się już, by pełnić służbę w zakonie. Popatrzcie na ten artykuł, to jest bardzo niebezpieczny artykuł. Teraz tak, teraz zwalniają masowo właśnie tych pionierów specjalnych zakonu, tych Betelczyków. I tak, całe życie przepracowali oni. Po 40 lat niektórzy z żonami, nie mają dzieci, nie mają środków utrzymania, dostawali skromne wynagrodzenie, ale podpisali to, że nie będą oczekiwać żadnej rekompensaty w razie opuszczenia wspólnoty lub gdy wspólnota zdecyduje. I czyli ten zakon świadków Jehowy zdecydował, że teraz zwolnią tych wszystkich ludzi i dostaną tyle. Za 40 lat niewolniczej służby dostaniecie kopa w dupę i do widzenia. I nie ma zmiłuj się, nie macie oszczędności, nie macie pomocy, nie macie rodziny, nie macie dzieci, które byłyby w stanie was utrzymać. Nie macie nic. Ktoś, kto to podpisuje, no to jest bardzo zaślepionym człowiekiem. Popatrzcie, jak to jest niebezpieczne. Ale poczytajmy dalej. Dziewiąty punkt. Będę posłuszny zasadom zawartym w natchnionym Słowie Bożym, Biblii, w publikacjach Świadków Jehowy i w wytycznych udzielonych przez wspólnotę, a także, że będę się stosował do zaleceń ciała kierowniczego Świadków Jehowy. Ja jako naśladowca Chrystusa jestem posłuszny tylko i wyłącznie Słowu Bożemu. Natomiast taki członek zakonu, on musi być jeszcze posłuszny tak. Tym wszystkim rzeczom, które są napisane w publikacjach Świadków Jehowy. A wiemy, że publikacje te są po prostu tyle warte, co kupa śmieci, ponieważ to, co dzisiaj jest aktualne, jutro już nie będzie aktualne. Po drugie, wytyczne udzielone przez wspólnotę czy przez zakon. Te wytyczne są czasami na granicy kryminalności, jak ukrywanie pedofilii i innych rzeczy, które tu pokazywaliśmy w tych filmikach. I zalecenia ciała kierowniczego, tych 7 panów z Rolexami, obracających miliardami w korporacji. No, wspaniale, i ty się podpisujesz po tym. I 10. punkt, bardzo też ważny. Zaakceptuję każdą decyzję zakonu dotyczącą mojej osoby odnośnie mojego członkostwa. Podpisując ten papierek, jesteś ubezwłasnowolniony totalnie. Oddajesz życie tej sekty korporacji. Zazwyczaj to są bardzo młodzi ludzie, którzy dopiero startują w życiu. Jeszcze nie mają wykształcenia, ponieważ zakazano im w organizacji, aby zdobywać takie wykształcenie. Wszyscy mówią: a idź do Betel, tam popracujesz z rok, to nabierzesz takie obeznania, a później zdecydujesz, co chcesz robić w życiu. I tacy niewolnicy pracują właśnie w różnych domach Betel na terenie całej ziemi, podpisując taki cyrograf. Ja myślę, że ten cyrograf jest nawet gorszy, niż jakbyś podpisał cyrograf z samym diabłem, bo tam masz jeszcze jakieś zbawienie, wtedy można by prosić Boga o wybaczenie. Natomiast tutaj ty oddajesz wszystko, jakiejś sekto korporacji ludzkiej. Te punkty są po prostu uwłaczają godności człowieka i zniewalają cię do wszystkiego. Podpisanie czegoś takiego jest naprawdę wyrokiem śmierci dla twojego duchowego życia. Zastanawiam się, czy uczniowie za Chrystusem by poszli, jakby on im taki przedstawił taki cyrograf do podpisania. Nie wiem, bo to mi wygląda tak samo jak Kościół katolicki, który chroni własne interesy. Nie pozwala się księżom żenić, aby majątek kościoła nie był roztrwaniany. I tak samo tutaj.
Nie pozwalałem się żenić tym ludziom, nie pozwalałem mieć własnych rzeczy, własnych majątków, wszystko z własnością sekty i tej korporacji jednocześnie. Ty nie masz nic, cokolwiek zrobisz, cokolwiek wypracujesz, to i tak przechodzi na nich. Ty się wszystkiego wyrzekasz. A jeszcze jak cię wywalam, kopną w tyłek, bo im się nie spodoba, to nie masz żadnego prawa do tego, nie masz żadnych praw, żeby korzystać z czegokolwiek, nic ci się nie należy. Jeżeli ktoś mi powie, że to ma coś wspólnego z Bogiem, to tak jak powiedział apostoł Paweł, niech będzie przeklęte. Naprawdę. Niech będzie przeklęte i niech Bóg ma was w swojej opiece. Jeżeli pomimo tak wszystkich dowodów, które prezentujemy, które są naprawdę namacalne, to nie są wymyślone przez nas, jeszcze macie jakiekolwiek wątpliwości, czy ta organizacja jest jedynym kanałem łączności z Bogiem, to ja nie mam słów. Tam jest bardzo dużo poczciwych ludzi, zwiedzonych, którzy siedzą tam właśnie, jak te owieczki pomiędzy wilkami. I dlatego my walczymy o tych ludzi i staramy się to wszystko robić. To taki smaczek na koniec roku. Pozdrawiam was serdecznie. Skorzystałem z tłumaczenia pewnego brata WTS Archiv. Bardzo dziękuję za twoją pracę. Chciałbym ci podziękować. Wspaniała praca. Bezbłędnie jest to przetłumaczone, ponieważ mój angielski jest średni, więc dziękuję za pracę i pozdrawiam serdecznie i niech łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa prowadzi was, bracia, w życiu duchowym.